Ty, jestem na etapie wyników i spadam na mapę tą poniżej. Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny... Ła, tu normalnie woda płynie, zobacz. Ale dziwny tor. Pierwszy raz tu jadę, bo tą drogą dojeżdża się do nowej klasy, tak. Zanim wbijemy sobie kolejną rangę, a przypominam wam, że już w klasie B mogliśmy jechać sobie 400 km na godzinę prawie, to co będzie w klasie A? Aż się boję pomyśleć, a i fajnie to wygląda, zobacz, tutaj na tor normalnie wylewa się woda. Zanim tam dojedziemy, to ty zostaw suba, lajka i napisz, czy kupisz sobie Hot Wheels w Forza Horizon 5. Dlaczego nie? Zobacz na to. Ej, to jest ciekawe, nie? To jest coś nowego zupełnie. Czy tu jest jakoś super ślisko na tym? Nie mam pojęcia. Zrobili wodospad normalnie na torze bezpośrednio. Jak będzie się tu wierzyć, to chyba trzeba będzie uważać, żeby jakby po tym nie jechać, nie? Bo będzie jakoś ślisko bardziej. Lepiej chyba będzie tutaj trzeba jechać jakoś. Ale czad, jak oni to wymyślili fajnie. Nieźle. Dobra, zobaczymy. Okej, i będziemy mieli chyba teraz nowe, szybsze samochody do dyspozycji. Prawdopodobnie też Hot Wheelsowe. Jesteśmy na miejscu. Klasa A. Czy jesteście gotowi na tą prędkość? Okej, teraz chyba będziemy mieli do czynienia z tym autobusem, tak patrząc po miniaturce. Zobaczmy. Haley says she's always wanted to see what this thing can do on this scale. So for that, I think we need to take it surfing. Tak, ten autobus zwrócił moją uwagę od samego początku, jak tylko pierwszy raz go zobaczyłem na zwiastunie. Już pomyślałem, to będzie mój chyba ulubiony pojazd. Oprócz Monstera. Monstera musimy kiedyś tu odblokować. Czekaj, nie, ja się muszę mu przyjrzeć. Ja się mu muszę przyjrzeć, zobacz na to. Tu się siedzi generalnie z przodu, to jest autobus, nie? Siedzi z nami ta babiczka. Mamy deski do surfowania z tyłu. Silnik w ogóle jakoś poprzecznie ustawiony? Dobrze myślę? Chyba tak. Zapakowany gdzieś z tyłu do bagażnika. Jakieś wielkie felgi. Cztery ogromne wydechy. Co to jest? Czy w ogóle taki pojazd jest w rzeczywistości? Nie wiem. Ale wygląd kosmiczny, nie? Wyobraź sobie coś tak, czymś takim pojeździć po polskich drogach. Wow! To by był czad. Idziemy po tej wodzie. O, ślisko. No, nie ma się co dziwić, ale jedziemy po wodzie, come on. To już wiem, po co te deski surfingowe są z tyłu. Ale można jechać tutaj o na zewnątrz i wtedy jakby ta woda nam nie przeszkadza. Tylko wiesz, no, mamy mniej miejsca na manewrowanie. O, jednak trzeba było zwolnić. Aj! A zobaczmy widok z zewnętrza. Okej, jak w jakimś autobusie, nie? Silnik słychać gdzieś tam z tyłu daleko. No bo on jest gdzieś tam z tyłu daleko. Kierownica, zobaczcie, ona nie jest połączona. No ma tam jakieś guziki, ta kierownica. I go! Ale umówmy się, tak, kamera z zewnątrz jest lepsza dużo. Ale dźwięk, co? Go, 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 go. I jesteśmy. Okej, okay, ostatni cel. Ooooo! Tu się zmieściłem. Ej, sama woda tutaj jest. Ja naprawdę już trochę gram na tej mapie, a jeszcze nie byłem w tym miejscu. Zobaczcie na minimapkę. Wszystko dookoła mam objeżdżone, a tutaj jeszcze nie byłem na tej wodzie. Co jest? Jakie wielkie felgi. Mam nadzieję, że te pojazdy też będzie można jakoś stunigować. No pewnie tak, nie? O, są trzy gwiazdki, super, nie muszę powtarzać, ekstra. No powiem wam, nie jest to czasami takie łatwe. Raz musiałem, czy dwa razy powtarzać niektóre rzeczy. Okay. Czy tam był drift? Absolutely. A, co to? It's time to learn about the greatest rivalry in Hot Wheels history. Meet me here. Czyli... Come on down, I'll explain. A ja to chyba robiłem. No, myśmy to robili, bo to jest jakby jedno story tutaj.
Ja już to robiłem. O, i tu od razu mam 3 gwiazdki. To wygląda na to, jakbyśmy mieli tylko jedno story, jak do tej pory. Zobaczymy. Ice Crash Builds, to może być ciekawe. Chodźmy sobie może w to miejsce. Ty, nie mogę się przeteleportować? Dobra, muszę tu wyznaczyć najpierw cel, wiecie jak to pójdzie, nie? O, ale tu jest wysoko, zobacz. Nie wiem, czy to jest najwyższy punkt w grze, chyba nie. A wejdźmy sobie tam na górę, bo tam chyba ponad tym drzewem jest bardzo wysoko. Tylko nie wiem, czy ta droga się łączy z tym wjazdem tam, bo zobaczcie. To jest wszystko takie strasznie pokręcone. Dookoła tych drzew już raz sobie jechałem, ale jest to torm... Ej, to się nie jedzie tutaj. Tak, ja się tu przeteleportuję, no bo przecież nie wiem, jak to się... Okej. No nie dadzą mi zajrzeć na mapę. To by było chyba to, nie? Tak, jestem na magnetycznym torze. Zobaczymy teraz, chyba będziemy na najwyższym punkcie w grze, jak wejdziemy na górę tutaj. My chyba jedziemy pod górę, nie wiem, chyba tak. Jak tu jest super wysoko. Okej, to będzie chyba najwyższy punkt w całym tym dodatku. Zdaje się, że... Ja właśnie pod jakim kątem jestem. Ojejku, czekaj, zmniejszę tu jasność. Patrz. Tam coś jeszcze jest wyżej, ale tam się nie zatrzymam chyba w powietrzu, tak jak tutaj, bo nie jest to tor magnetyczny. Zobaczcie, tutaj chyba gdzieś była przerwa przez chwilę. Można było zajrzeć... O, tu jest. Tu jest, patrz. I tam na dole... Ja mnie to rozwala za każdym razem, patrz. Tam na dole jest cała ta mapa, nie? Wiadomo, że ona jest tam w jakiejś mniejszej jakości, ale jesteśmy chyba, nie wiem, ze 2-3 kilometry nad nią? Nie wiem. Zobacz, tam jest ten zawijazd, tutaj jest ta willa Poznaje. Tu jest gdzieś festiwal Horizon, chyba w tym miejscu jest festiwal Horizon, nie? Tutaj gdzieś dookoła się jedzie, tu są te tory. Wszystko Poznaje, i tu jest oczywiście miasto, zobacz. Piernicze. Okej, okay. Widać oczywiście, że to nie jest jakiejś wysokiej jakości. Może na wersji PC-towej będzie to lepiej wyglądać, albo na Xboxie w tym trybie lepszej grafiki. Już niedługo wersję PC-tową też będę testował, także zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Ale jest, kurde, naprawdę. Nawet powiem wam, zobaczcie, gram na tym Xboxie Series X w trybie gorszej grafiki, żeby mieć 60 FPS-ów, a i tak to wszystko wygląda nieziemsko. Zobacz. Tutaj gdzieś na dole ta mapa, nie? Ja nie mogę, to jest totalny czar. Strasznie mi się to podoba. Tu jakiś balonik. Ekstra, nie? Fajnie by było, jakby można było na tą trasę Hot Wheels sobie tak normalnie wjechać, wiesz, bez żadnego wczytywania, że jest konkretny punkt na mapie i sobie wjeżdżasz, wiesz, pionowo do góry, wystrzeliwujesz się, ale że możesz w tym czasie sterować swoim samochodem. Mi się, bardzo mi się to podobało, no ale chyba niestety tak nie można zrobić. Tu w ogóle jeszcze nie byłem. Wszystkie te drogi trzeba, wiesz, podkrywać tak czy inaczej, nie? Ekstra to jest. No i mamy samochód już w klasie A, więc tak naprawdę ja mogę sobie w tym momencie zmienić na dowolny samochód w klasie A. Już w tym momencie nie jeździć, a w klasie A już są naprawdę szybkie fury. Co byśmy mogli sobie tutaj wybrać? Jakiegoś Vipera mam, ale on jest chyba do driftu. Urusa, jakąś taką może torówkę. O, tu mamy F40. Tu mamy Gran Turismo. Gran Turismo powinno być dobre, tylko to nie jest to Forza Edition. Co my tu możemy sobie wziąć? O, już mam tego Bone Shakera. O, też jest szybka fura, nie? Gallardo już mi się odblokowało. A tutaj ta BMW-ka przykokrzone. No dobra, no to weźmy sobie może tego Elise GT1, też super przyczepna furka. No i w sumie pasuje trochę klimatem do tych Hot Wheelsowych rzeczy, co? A, no i właśnie, my możemy sobie teraz zainstalować Hot Wheelsowe opony do tego samochodu. Podejrzewam, że te Hot Wheelsowe opony są takie, że jak się prze... O, te chmury wyglądają, what? Dzisiaj mam wrażenie, że gram w Microsoft Flight Simulator w tym momencie. Jezu, są te ramki, kurde, sztos. Podejrzewam, że te opony Hot Wheelsowe, jak się zainstaluje do samochodu, takie z czerwoną obwódką, to potem one stają się takimi zwykłymi slickami na tej standardowej mapie. Przynajmniej tak było do tej pory. Albo one po prostu będą takie normalne, nie będą miały jakichś, wiesz, specjalnych funkcji jak tutaj, że będą jakieś super przyczepne czy coś, nie? Dobra, gdzie ja wyznaczyłem cel, bo tu po drodze coś minęliśmy, coś tutaj było. Chcę to zobaczyć. To jest coś dziwnego. Jest to bardzo krótkie. Nie wiem, czego się po tym spodziewać. Sprawdzamy? Dobra. To jest chyba to.
To jest chyba trasa stworzona przez kogoś, zdaje się. Dobra, weźmy sobie obojętnie, może ten samochód. Taki mi proponowano tutaj. To jest chyba mapa stworzona już przez jakiegoś gracza. Może właśnie kogoś, kto ma wczesny dostęp. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tak, to stworzył jakiś gracz, okej. I chyba to stworzył... deweloper. Tak w ogóle, bo miał tą ikonkę Playground Games przy niku. I miał PG, czyli Playground Games. Dobra, zobaczmy. To będzie coś fajnego? Coś mi się wydaje, że nie. Ty, on faktycznie użył tych rampek. Patrz, co dalej? I tu koniec, tak? A, i skoczysz. No trzeba przyznać, że mapa koks, nie? Ty, jestem na etapie wyników i spadam na mapę tą poniżej. To o to tutaj chodzi w tej mapce, że można spaść na dół. Czekajcie, pokażę wam to jeszcze raz. Patrz, ta mapka trwa tam kilkadziesiąt sekund. I tutaj nie dostajesz kasy praktycznie wcale, nie? Akceptujesz, ale patrz. Nic się nie dzieje teraz. Chyba się zawiesiło, ty. O Boże. Patrzcie teraz, co się dzieje. Spadamy, 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 spadamy. Z tych chmur takich. I spadamy, spadamy, spadamy. To jest chyba jedyny sposób, żeby przejść z tej mapy Hot Wheelsowej na tą standardową. I zobacz, spada się i ona jest takiej niskiej jakości, ta mapa tam pod spodem, wiadomo, nie? Żeby wszystko działało dobrze na tych starszych konsolach też. Ale normalnie możesz spać, to jest jedyny sposób chyba, żeby to zrobić. O mój... No to ciekawe, ciekawe jak się nazywa w ogóle ta trasa. Nie wiem, czy to o to chodziło, ale chyba tak, no. Zaczaiłem, o co biega i w ogóle pod koniec tej trasy respimy się gdzieś tutaj na dole, nie? Już chyba nie będę sprawdził. View mission. O! Aha, bo ja już tutaj wbiłem. Ty, Rocky, jestem 90% dopiero. Tam będą się coś poprawić. Dobra. Tutaj pojawiły nam się nowe rzeczy, nowe baloniki, jak teraz odblokowałem tą klasę. Ale mnie strasznie interesują te tory zrobione przez Playground Games. Ty, czekaj, bo oni tutaj... oni coś tutaj odpieprzyli chyba. Mi się wydaje, że ci pracownicy mają fajne poczucie humoru, że robią takie traski, żeby się pośmiać z tego trochę. Dobra, zobaczmy, o co tutaj chodzi. Pull, okej. Zobaczmy. Nie ma tego, ty. Ej, kliknąłem to i patrz, nie mogę wybrać. Local, PG Editor. Nie ma tego, zobacz. Wjechałem w to i zostało chyba już usunięte. Bo nie wiem, o co chodzi. Dobra, a to. To jest też ciekawe, że twórcy tworzą jakieś takie zgliczowane mapki. Nie? Tutaj tylko kilometr 300. Okej, Canyon Fire Build. Dobra, weźmy sobie jakąś furę. A, to już chyba zrobił jakiś gracz. To już nie zrobił ktoś z Playground. Tylko to zrobił jakiś gracz sobie. O, ale fajna ta korweta jest. Kurde, strasznie lubię ten model. I to już jest stworzona mapa przez jakiegoś gracza. Okej, to można tak ze sobą łączyć? Ej, my też sobie stworzymy jakąś mapkę. Bez dwóch zdań, musimy sprawdzić, jak to będzie wyglądać. Czy faktycznie będzie można sobie tak kozacko łączyć te rampki, czy nie? Nie uda mi się tego wygrać chyba. Na pewno będzie masa gliczy. Ty, mi się już tutaj w ogóle... Ja nie widzę, jak, który mam bieg. Tam jest meta. Okej, ta traska bardzo dziwna. Tu mamy kolejnego miśka do zgarnięcia. Musimy ich chyba 20 łącznie. Ledwo co? Musimy ich 20 łącznie rozwalić. Okej. Ej, tam po drodze chyba jest następny, także mogę jechać dalej. A nie, to jest gdzieś wyżej chyba. Gdzie to jest? Jak ja mam tutaj go doskoczyć? Widzę go tu, ale... Co jest? O, jest rampa, okej. Okay. To będzie chyba coraz trudniej, zobaczcie. Jest ziomek tam na górze, okej. Okay. Coś mi się wydaje, że część torów się pojawiła jako nowa teraz, w tym momencie. Jak będę musiał się mega mocno rozpędzić, nie wiem, czy ten samochód da radę. Jest tylko na razie klasa A. Ale już w sumie chyba mam pomysł, wiecie? Patrzcie, ten samochód jest Tachyon Speed, jest legendarnie szybki. I można go tak stunigować, że da się go zdegradować do klasy A i będę mógł teraz normalnie już teraz w tej klasie nim jeździć, a to jest super szybka fura, jest to samochód elektryczny.
Dobra, ja sobie go zresetuję najpierw. Okej, okay. I tu chyba można zmienić opony na jakieś takie dużo gorsze. I wtedy ten samochód zachowuje tą swoją supermoc, a jednocześnie można nim jechać już w tej klasie, nie? Okej, okay, musimy wybrać tu chyba opony offroadowe albo coś takiego. Czekaj. Nawet nie trzeba było mu opon offroadowych dawać, słuchajcie. Wystarczyło dać mu skrzynię... Mogę tutaj kozackie części powkładać do tego auta. Wystarczyło dać mu skrzynię czterobiegową i on się nagle zdegradował do klasy A. Już w tym momencie mogę nim jeździć. Taki mały cheater będę sobie, a co? Dobra, damy te opony co są. Wziąłem mu opony w ogóle te hot wheelsowe tak na marginesie. I zobaczcie, dałem mu skrzynię tą czterobiegową. I w ten sposób już w klasie A mogę nim sobie jeździć. Dyferencję ustawimy taki jak jest. I za chwilę sobie tą skrzynię biegu, wiesz, ustawimy, nie? Tak jak powinno być. Tutaj możemy jeszcze sobie dać jakieś inne zawieszenie, jeśli chcemy. Klasa A, 760 punktów. Instalujemy 1251 koni mechanicznych, 1300 kg wagi. Wow, to będzie ciekawe. Zobaczcie, jak ustawiona jest ta skrzynia biegów. Ale my możemy sobie te biegi wydłużyć. Możemy sobie jedynkę, czekaj, to zrobimy tak. Tu wydłużymy. No nie będziemy jechać 400 km na godzinę, ale 390 powinniśmy osiągnąć. Zaraz zobaczymy. To jest maksymalne wydłużenie, jakie udało mi się zrobić do tego samochodu. Tutaj możemy też zwiększyć opór aerodynamiczny, dzięki czemu będziemy trochę lepiej skręcać. Jakby no totalny sztos. Możemy dać go trochę wyżej, cyk, bo tutaj no wiecie jakie są przeciążenia i tego typu sprawy. I mamy elektryka z jednym biegiem, super szybki samochód i normalnie możemy go już będąc w klasie A używać jako super szybkie auto w Hot Wheelsach. Nie chcę więcej pojechać, zobaczcie, 390 i over. Niestety, ale i tak jest chyba... I tak jest chyba super szybki. I cyk, a tu będzie można jeszcze większe, 500 km na godzinę, bo tutaj są różne glitche, których można używać, wiecie. Można boostować te samochody elektryczne i tak dalej, nie? Ale tak do wyścigów, to będzie mój samochód do wygrywania wszystkiego po kolei, zobacz. W klasie A będzie nie do rozwalenia. Nie, troszeczkę jeszcze mu zwiększyłem przyczepność. To będę nim wygrywał wszystko tak o, pyk, każdy wyścig, nie? Tutaj w ogóle jakoś podskoczył. Wow. Joki, on jest super szybki. Wiesz, on po prostu gigantyczne przyspieszenie ma ten samochód. Ja podejrzewam, że w pewnym momencie naprawią to z tą skrzynią biegów. Może jeszcze nie zauważyli tego glitcha. Ale tak, ta skrzynia biegów sprawia, że samochód z klasy S2 wędruje do klasy A od razu. Nie do klasy S1, tylko do klasy A. To jest w ogóle jakiś kosmos, nie? Także on ma osiągi z klasy S1 w klasie A. I jeszcze tego nie załatali. Myślę, że niedługo to naprawią. Ale póki co, no można sobie, wiesz, wszystko w Hot Wheelsach elegancko porobić. Co wy na to? Kurde. Jak tu jest ślisko. Właśnie, będę musiał sprawdzić jeszcze opony te z kolcami na tych lodach. Czy one faktycznie się spiszą? To sprawdzimy sobie już w następnym odcinku, na który was zapraszam. A tymczasem trzymajcie się, na razie. Hejas.